wrzeszczmy! Jakie cudowne czyste pranie. Kim jest ta kobieta, co? Moją mamą. Mafioła na punkcie czystości. Obsesyjnie stara się uzyskać oślepiającą biel prania. Wie pani, taką, żeby ludzie się o nią zabijali. Na razie jakoś uchodzą z życiem. Ale pewnego dnia spowoduje ciężki wypadek. Co to będzie za radość? Powiedz mi, chłopcze, jaki wybielacz stosuje twoja mama, żeby uzyskać tak niebezpiecznie białą biel? Daruję pani, ale obawiam się, że to taki rodzinny sekret. Zdradę przypłaciłbym życiem. Naprawdę. Jeśli zamierza pani przystąpić do tego czystościowego wyścigu zbrojeń, to polecam mojego tatę. Zajmuje się obnośną sprzedażą firmowych, aczkolwiek szkodliwych dla środowiska wybielaczy. Dziękuję. Ale to nie będzie konieczne. Przepraszam za spóźnienie, ale zasiedziałem się u nowej, wspaniałej klientki. Nazywa się Betty. No, zobaczcie, jakie mi pyszności sprezentowała. No, na przykład robi placki, a każdy na inną modłę. Koniecznie spróbujcie tego peruwiańskiego. Wierzcie mi, jeden kęs, a poczujecie się jak w jakiejś wiosce na samym szczycie Andów. A do tego są niskotłuszczowe. Niesamowite. A to co? Serowe zwierzaki na patyku. To też jej dzieło. Zaskakująco realistyczne. Prawda, że tak? Nie mam pojęcia, jak ona to robi, że w taką pogodę patyk się trzyma. Wiesz co, skarbie? Tak się składa, że twoja żona również ma do pewnych spraw raczej wyjątkowy talent. Widziałeś te ślady opon przed domem? Tak, kochanie, są wspaniałe. O, byłbym zapomniał. Zobaczcie, jakie Becky robi piękne tyrolskie swetry. No wprost wspaniałe, kochanie. A co właściwie sprzedałeś tej twojej nowej klientce? No nic. Na razie. Chcesz wrąbać ostatni kawałek peruwiańskiego placka, co? A bo co? Spadaj, głąbie, jest mój! A to skąd się wzięło? Tata przyniósł tylko dwa. Idź po mamę! Mogę mieć wstrząs mózgu? W twoim przypadku to niewielka szkoda. Nie, jakoś nie bardzo. Zbyt marynistyczne. To proszę, przyjmiesz ten. Mamo, nie musisz piec placków i szyć swetrów, żeby zrobić na tacie wrażenie, wiesz? Może masz rację, Lushen. Tym bardziej, że na pewno już dawno zostawiłam tę Betty w tyle, co? Nie, skąd? Tata jednak woli ją. Daj jeść! Czołem, rodzinko! Właśnie wracam od Betty. Jeśli wczoraj zrobiła na was wrażenie, to przyjrzyjcie się temu. Nie. Najwyraźniej zapamiętała, jak mówiłem, że kocham dziki zachód. Serowi kowboje na patykach? No masz. Prawda, że to urocze? Kochanie, może spróbujesz tasmańskiego strudla, którego dziś dla ciebie upiekłam? Nie, teraz nie. A wiecie, za co jeszcze lubię Betty? Nigdy dotąd nie spotkałem kogoś, kto tak niesamowicie by się interesował ofertą mojej firmy. A niech będzie. To co powiesz na szybką degustację 24 rodzajów ciast, które dzisiaj upiekłam? Nie, jakoś nie, ale dzięki. Przestań trząść! Rozlewa się! Przez ostatnie dwa dni zażarłeś tyle cukru, że nie możesz usiedzieć nawet chwili, żeby zjeść więcej! Nie martwisz się o mamę? Zdajesz sobie sprawę, że przez całą noc piekła placki i szyła swetry? To jakaś paranoja! Nafaszerowała te placki kowbojskimi swetrami! Kompletnie je odbija! Musimy coś zrobić! No chodź, szybko! To dom Betty! Opanuj się wreszcie! Odwal się! Spadam stąd! Nie, czekaj! Na pewno dostaniesz placka! Z cukrem, tak? Tak? O, dzień dobry, pani Betty, tak? Pamięta mnie pani? To ja powiedziałem pani o moim tacie, o panu Krampie.
To ten akwizytor, którego najwyraźniej bardzo pani lubi. Zapytaj o placki. Proszę go nie słuchać. Brat trochę przedawkował cukier. Bo widzi pani, mama jest na krawędzi załamania, bo stara się zrobić na tacie takie wrażenie, jakie pani na nim zrobiła. Kompletnie nad sobą nie panuje, więc błagam, niech pani przestanie dawać tacie te wszystkie pyszności. Cóż, to co wasz tata i ja nawzajem sobie dajemy, to nie wasza sprawa, więc wynocha! A placek? Skarbie, wiesz, mam dla ciebie kilka takich drobiażdżków. Dla mnie? To takie słodkie! To jest ręcznie zdobiona pozytywka, a to z kolei jest ręcznie dmuchany szklany wazon. Są przepiękne! Prawda? To Betty je zrobiła. No, a co właściwie udało ci się jej sprzedać? Na razie nic, ale mój zmysł handlowca mówi mi, że kiedy ta kobieta w końcu coś kupi, to pójdzie na całość. W to nie wątpię. Tato, jak sądzisz, dlaczego ta pani Betty jest taka hojna i miła? Nie mam pojęcia, ale to nie pierwsza sroczka, która ma słabość do tego starego wróbla. A jeśli po prostu próbuje z ciebie wyciągnąć skład tajnego wybielacza mamy? Ale co ty opowiadasz? To nie jest produkt mojej firmy. Cała oferta wybielaczy już dawno została wycofana z rynku. Wszyscy wiedzą, że mama sama produkuje ten swój subatomowy wybielacz. Wszyscy poza Betty. Ta kobieta nie cofnie się przed niczym, żeby o niej mówiono. Mama całe lata pracowała na szacunek, którym ją ludzie darzą. Ona woli iść na łatwiznę. No to dajmy jej to, czego chce. Mama cię zabije! Lepiej stań na straży. Oj, Betty, będziesz jeszcze sławna. Kogóż ja widzę? Mój kochany pan Kramp! O, ależ proszę, zapraszam! Jak się dziś miewa najlepszy sprzedawca produktów czystości? Świetnie! Zostało trochę tego bawarskiego pasztetu serowego. Nie mogę przestać o nim myśleć, no. Ależ jasne! Najlepiej proszę iść do kuchni i samemu się obsłużyć. Aha, no proszę. Ściśle tajny subatomowy środek piorący. Bingo. Wlać preparat do bębna, ale tak szczodrze. Serio, najlepiej od razu wszystko. O, to chyba komplement. Tak, udało się jej. Oślepiła kierowcę. Będziesz sławna? Co to za odgłosy? Ale afera! Taka afera! Co? Jedna z twoich sąsiadek wywiesiła niewiarygodnie białe pranie! Aż spowodowało wypadek! Tak, bardzo się cieszę. A potem wszystko się zapaliło. To auto? Nie, to pranie zamieniło się w popiół na naszych oczach. Ależ musiała się najeść wstydu, biedna kobieta. To kwestia subatomowej masy krytycznej, ale skąd... O, chłopcy, czy to aby przypadkiem nie wasza sprawka? Ale to był jego pomysł! Jestem wściekła! Pójdziecie przeprosić tę biedną kobietę i to zaraz! Marsza? Tandy? Gdzie mieszka ta biedaczka? Pod numerem 14. Poznacie po pokorzelisku. Zdaje się, że ma na imię Betty. Betty? Powiedziałaś, że... Betty? A zresztą, przecież młodzież musi się wyszaleć! O! Jest może placek?